ceremonia rzeczywiście to, czym zaskakuje, to pewna nowoczesność. Dostaliśmy takiego wiatru w żagle przez to, że zmieniła się siedziba, czyli tak naprawdę radykalnie zmieniły się warunki funkcjonowania. Wreszcie muzycy otrzymali komfortowe, wygodne garderoby. W ślad za nową salą oczywiście idą przeróżne zakupy związane z wyposażeniem, zakupem instrumentów, a nowe instrumenty to odpowiednie ich zabezpieczenie. Jednym z takich elementów jest na przykład możliwość odłożenia w bezpieczne miejsce. To jest przykład boksu, który też znajduje się na kulisach, gdzie mogą komfortowo odkładać swoje instrumenty, będąc pewnym, że nic im się nie stanie, że będą w odpowiednich warunkach, chociażby kontrabasiści. Znajdujemy się w fonotece. Jest to kolejne pomieszczenie, które przede wszystkim jest dedykowane naszym pracownikom, ponieważ w tym pomieszczeniu znajduje się 13 stanowisk komputerowych, czyli równocześnie różni pracownicy mogą korzystać z programów muzycznych, przygotowywać sobie nuty, sprawdzać wykonania najciekawsze, które się znajdują. Z takich nowinek, które właściwie już są w standardzie, a nam bardzo usprawniły pracę i myślę, że wpłynęły na komfort pracy muzyków, chociażby jest szafa inspicjenta. Dzięki temu każdy muzyk, niezależnie gdzie się znajduje w garderobie, oprócz tego, że każdy ma podgląd do tego, co się dzieje na scenie, to może się dowiedzieć, na jakim etapie jesteśmy, za ile minut dany muzyk może wejść na scenę. Zarówno w sali kameralnej, jak i symfonicznej znajduje się zapadnia. Jest to podstawowy element wyposażenia scenicznego, który bardzo nam ułatwił życie. I między innymi dzięki takim rozwiązaniom technicznym możemy takie casko, jakim jest Steinway, kosztujący 600 tysięcy, bezproblemowo zwieść na dół, do góry również wprowadzić na potrzeby koncertu. Biorąc pod uwagę sam charakter tego miejsca, ono jest wyjątkowe, jak się wchodzi, to się już czuje tą energię. To nie tylko bryła, to nie tylko walory architektoniczne, ale udało się gdzieś zapełnić to miejsce taką bardzo pozytywną energią i mam nadzieję, że udaje nam się to zaszczepiać na całe miasto. Filharmonia imienia Mieczysława Karłowicza to jeden z najciekawszych przykładów inwestycji zrealizowanych ze środków Unii Europejskiej na rzecz kultury. Fascynowało mnie to, żeby zobaczyć, jak jest w środku. Z zewnątrz budynek jest bardzo surowy, ciężki do sfotografowania, natomiast środek mnie bardzo, bardzo mile zaskoczył, bardzo pozytywnie odebrałem to, co zobaczyłem w środku. Przede wszystkim to jest forma i kolor. Kolor biały jest to kolor spokojny. W połączeniu z ludźmi daje fantastyczne rezultaty. To jest niespotykana w ogóle architektura tutaj w tej filharmonii, jak tutaj możemy zaobserwować. Więc jest to... dla fotografa to jest raj. Filharmonia Szczecińska imienia Mieczysława Karłowicza zdobyła w tym roku tytuł najładniejszego budynku w Europie. Nagroda imienia Maisa van der Rohe to taki europejski Nobel. Nigdy jeszcze zbudowany w Polsce budynek nie otrzymał takiego wyróżnienia. Zdjęcie, które widzimy, powstało z myślą o pokazaniu ruchu człowieka w filharmonii. Najbardziej inspiruje mnie kawiarnia. Jak patrzę, to przypomina mi to zachód słońca. Fotografowanie w filharmonii sprawia mi niesamowitą przyjemność. Dlatego robię zdjęcia z każdej możliwej perspektywy, która mi wpadnie w oko. To jest między innymi jedno z tych miejsc. Forma tych schodów jest w kształcie ślimaka, w związku z tym jest to bardzo nietypowa forma. Zdjęcie, które robiłem z samego dołu, z przebitką na samą górę, dało właśnie taki wymiar trójwymiarowości. Te schody są jedyne w swoim rodzaju w mieście Szczecinie. Europa to my!